Remont dróg wewnętrznych, modernizacja chodników i problemy z zalegającą na posesjach wodą. Między innymi o tym rozmawiali mieszkańcy Wielowsi podczas spotkania osiedlowego. Uczestniczył w nim prezydent Tarnobrzega, naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz przedstawiciele Rady Miasta. Już po raz kolejny władze miasta i przewodniczący zarządu spotkali się z mieszkańcami Wielowsi, by porozmawiać o bolączkach osiedla. Do nich, jak mówią uczestnicy spotkania, śmiało można zaliczyć niewyremontowane do dziś drogi wewnętrzne. No jest to na pewno jakieś tam takie zaniedbanie w porównaniu do sąsiednich osiedli, że my mamy tyle dróg wewnętrznych. Nie jest to wina naszego zarządu, że większość dróg, praktycznie wszystkie drogi w osiedlu to są wewnętrzne. W porównaniu do takiego Sobowa, gdzie oni mają dwie drogi wewnętrzne, a w okresie popowodziowym pieniędzy z tych transz po kolei na usuwanie skutków powodzi nie było ani jednej na drogi wewnętrzne. Podczas spotkania mieszkańcy kilkakrotnie wymieniali ulicę Piętaka, o remont której proszą od dobrych kilku lat. Poprzedni prezydent obiecywał, dzisiejszy prezydent też na ostatnim, przepraszam, może 3 lata temu to było, jak zadeklarował, że do 2017 roku będzie nowa, wyremontowana nasza droga. Tu można koło urwać, wjeżdżając na ten teren. Kiedyś przechodziły tutaj procesje Bożego Ciała, inna procesja, między innymi z krzyżem misyjnym. Chyba pan pamięta. Jak to dzisiaj pójdzie ta procesja takim korytem? 3 lata czekamy na zarównanie tych dziur. 3 lata. I po prostu nie wiem, czy ta ulica jest trendowata. Po prostu omijacie tę drogę, omijacie żywcem tę drogę. Jak zapowiada prezydent, są duże szanse na to, że w 2018 roku część dróg wewnętrznych zostanie zmodernizowana. 9 lutego złożyliśmy do wojewody podkarpackiego wszystkie drogi wewnętrzne, te, które chcielibyśmy, żeby były robione. No i jest duża szansa na to, że na te drogi wewnętrzne też będziemy otrzymywać promesy. Oczywiście wskazaliśmy jako pierwsze osiedle, gdzie chcielibyśmy, żeby te drogi wewnętrzne były. To osiedle Wielowieś jest na tyle specyficzne, ponieważ w większości drogi popowodziowe zostały zrobione. Na osiedlu Wielowieś jest kłopot taki, że tych dróg wewnętrznych jest 21. W porównaniu do innych osiedli to są 2-3 drogi do wykonania, więc no chcielibyśmy w tym roku już rozpocząć. Jednym z problemów, na które wskazywali mieszkańcy, jest również brak oświetlenia przy ulicy Warszawskiej, a konkretnie na odcinku od stacji benzynowej do pierwszych domów. Czy mieszkańcy mogą liczyć na zrealizowanie tego zadania w tym roku? Też się upominamy już kilkakrotnie o to, stawiamy to do budżetu, że to będzie uzupełnione. To też jakaś dziwna sprawa jest, jak robili drogę wojewódzką, remontowali i tak dalej, że do stacji benzynowej dojechali oświetleniem, przerwali do Wielowsi te 200 metrów i Wielowsi jest dalej. Jest chodnik, jest ścieżka rowerowa. Jak to ktoś przepuścił takie coś, że tu nie zrobił oświetlenia, trudno powiedzieć. W tym roku wykonamy projekt tego oświetlenia, a już samo oświetlenie w latach następnych. Mamy w budżecie miasta taki worek 250 tysięcy złotych, który przeznaczamy i na projekty, i na samo oświetlenie, więc w tym roku będzie oświetlona na osiedlu Wielowieś ulica Plebańska. Chodniki to kolejne z zadań, o realizację których dopominają się mieszkańcy. Tu się akurat nie dzisiaj tam dopominali na odwecie Drusiów. Ja mówiłem, że to jest w następnym okresie planowana, dlatego że ważniejsza jest Sobowska, gdzie są te głębokie rowy, gdzie ludzie naprawdę nie mają gdzie uciec. W pierwszej kolejności tam będziemy robić i chciałbym właśnie do budżetu obywatelskiego na przyszły rok właśnie tą ulicę i tą drogę, ten chodnik tam wnieść. W tym roku, jak zapowiada prezydent, powstanie również chodnik na ulicy Piętaka prowadzący do remizy. Inwestycja ta została uwzględniona w budżecie miasta. To praktycznie przewodniczący od samego początku, od 3 lat walczą o to, żeby ten chodnik powstał. No, kłopot polegał na tym, że była tu już inwestycja prowadzona i musieliśmy zaczekać, aż się zakończy trwałość projektu. W tym momencie w 2018 roku tej trwałości projektu nie ma, więc ten chodnik możemy wykonać, a więc tam kwota jest chyba 15-180 tysięcy złotych. On poprawi bezpieczeństwo dzieci, szczególnie idących do szkoły podstawowej nr 8. Spotkanie osiedlowe było także okazją do rozmów na temat odwodnienia i zabezpieczeń przeciwpowodziowych.